Tu Voice House. Jesteśmy autorami podcastów i wideokastów z różnych dziedzin. Zaobserwuj nas tam, gdzie szukasz dobrych treści. Od YouTube po aplikację Voice House Club. Poleć znajomym. To bardzo pomoże nam rosnąć. Ze studia Voice House seria podcastów Brandbook in Brief. Adidas przygotowuje się do Euro 2024, motywem przewodnim presja na zawodnikach. Zbliżające się Euro 2024 to nie tylko sportowe emocje, bo będzie ich sporo, ale i ogromna presja na piłkarzy. Adidas w swojej nowej kampanii You Got This pokazuje, jak zawodnicy radzą sobie z tym wyzwaniem, inspirując młode pokolenie sportowców. Narratorem kampanii jest David Beckham, a tło muzyczne stanowi Under Pressure Queen i Davida Bowiego. W dynamicznych scenach widzimy gwiazdy futbolu takie jak Messi, Bellingham, Wirtz, Reyna, Dembele i Pedri. Przez zestawienie kadrów z ich popisami z boiska i tych pełnych determinacji marka pokazuje, że presję można przekształcić w motywację. Piłkarze prezentują się przy okazji w butach Adidas F50. Skąd taki pomysł na kampanię? Adidas pracował z neuronaukowcami, żeby lepiej zrozumieć, jak elitarni sportowcy radzą sobie z presją. Badania wykazały, że piłkarze są trzykrotnie bardziej narażeni na pudłowanie karnych w reprezentacji niż w klubie, ale odpowiednie techniki mogą poprawić ich skuteczność nawet o 40%. Stosowanie call to action szkodliwe dla zasięgów? Instagram rozpętał kolejną burzę po zamieszaniu z długością rolek. Jeszcze niedawno platforma ostrzegała przed publikowaniem filmów dłuższych niż 90 sekund, sugerując, że takie klipy nie będą rekomendowane w zakładkach Explore ani Reels. Ale już tydzień później pojawiły się instrukcje, jak tworzyć takie dłuższe klipy. Czyżby sprzeczność? Niekoniecznie. Filmy dłuższe niż 90 sekund mogą być publikowane dla obecnych fanów, ale ich potencjał dotarcia do nowych widzów, nowych fanów jest ograniczony. Kolejna dezorientacja przyszła, gdy Instagram opublikował film, w którym odradzał stosowanie wezwań do działania w klipach wideo. Prośby o konkretne reakcje, takie jak komentarze z określonymi słowami czy emotikonami, miały negatywnie wpływać na zasięg treści. Zamiast tego platforma zachęcała do tworzenia treści inspirujących do autentycznych dyskusji. Twórcy bali się, jak te zmiany wpłyną na ich strategie marketingowe, szczególnie te oparte na narzędziach do automatyzacji, takich jak ManyChat. Szybko zrozumieli jednak, że to właśnie narzędzie jest mocno powiązane biznesowo z metą. Wtedy pojawiła się informacja od Instagrama, że stosowanie otwartych pytań i wezwań do działania jest ok, o ile nie mają one na celu sztucznego zwiększania zaangażowania. Co to oznacza dla twórców? Kluczowe jest eksperymentowanie i adaptacja. Jeżeli twoje treści działają dobrze z obecnymi metodami, nie zmieniaj ich na siłę. Kto wie, co przyniesie kolejny update. Pride Month w tym roku nie taki dumny? Tęczowy kapitalizm, wygląda na to, odbija się markom czkawką. Działania marek na czerwcowy Pride Month przez lata przynosiły wzrosty wyników finansowych i pozytywne postrzeganie w zakresie CSR czy ESG, ale w 2023 roku coś pękło. Firmy takie jak Target czy Bud Light stanęły w obliczu prawicowej nagonki, dezinformacji i groźby bojkotu, co zmusiło je do wycofania się z części działań wspierających społeczność LGBT+. Według magazynu Forbes w 2024 roku wiele firm, które wcześniej dumnie wspierały Pride Month, teraz ogranicza swoje zaangażowanie. Target i Bud Light, obawiając się kolejnych kontrowersji i strat, zmniejszyły widoczność swoich kampanii. Nawet marka Nike, która w 2023 roku stanowczo broniła swojej współpracy z transpłciową influencerką, teraz ostrożniej podchodzi do publicznego wsparcia dla społeczności LGBT+. Korporacje znalazły się w trudnym położeniu. Chcą zyskać lojalność młodych, progresywnych klientów, ale obawiają się gniewu konserwatystów. W coraz bardziej spolaryzowanym świecie pytanie brzmi, czy jest jeszcze miejsce na własne zdanie marek. Za to prezydent Joe Biden rusza na miesiąc dumy pełną parą. Szefowie jego kampanii zapowiadają udział w ponad 200 wydarzeniach Pride w 23 stanach, w tym we wszystkich kluczowych swing states. Do tego płatna kampania w mediach, wywiady z influencerami LGBT+, i wielka impreza fundraisingowa w Nowym Jorku pod koniec czerwca. Cel? Zmobilizowanie wyborców LGBT+, którzy w 2020 roku byli kluczowi dla zwycięstwa Bidena. Stanowią oni ponad 8% populacji, a wśród młodych wyborców w wieku 18-25 lat aż 20% identyfikuje się jako LGBT+. Problem w tym, że poparcie Bidena wśród młodych generalnie słabnie. Sojusznicy Bidena, tacy jak Human Rights Campaign, zadeklarowali wydanie $15 milionów w 6 stanach swing states, żeby pomóc mu w reelekcji. Boją się oni, że nawet 1/3 tzw. equality voters może nie poprzeć Bidena albo zagłosować na kandydata trzeciej partii. Tymczasem Donald Trump zapowiada, że po ewentualnej reelekcji wprowadzi co najmniej tuzin przepisów uderzających w prawa osób transpłciowych. Biden ma nadzieję, że czerwcowa ofensywa medialna i zaangażowanie w wydarzenia Pride Month pozwolą mu zmobilizować wyborców LGBT+, i podkreślić kontrast jego polityki z polityką Trumpa. Pytanie tylko, czy to wystarczy, żeby przekonać rozczarowanych młodych wyborców. $10 milionów. Tyle jedna z globalnych marek zaoszczędziła na marketingu dzięki AI. Szwedzka firma fintechowa Klarna, oferująca usługi płatności odroczonych, w znaczący sposób zredukowała koszty marketingowe dzięki wdrożeniu narzędzi opartych na AI. W pierwszym kwartale tego roku Klarna zmniejszyła wydatki na marketing i sprzedaż o 11%, jednocześnie zwiększając liczbę kampanii. AI odpowiadała za 37% oszczędności, czyli około $10 milionów w skali roku. Kluczowych obszarów jest kilka. Zmniejszenie wydatków na zewnętrzne agencje marketingowe, tłumaczenia, produkcja, CRM, social media o 25%, co dało oszczędności prawie $4 milionów. Redukcja kosztów produkcji grafik o $6 milionów, mimo zwiększenia liczby kampanii i obrazów. Klarna wygenerowała ponad 1000 grafik w pierwszym kwartale 2024 roku przy użyciu narzędzi AI, jak Midjourney, DALL-E czy Firefly. Skróciło to cykl produkcji z 6 tygodni do 7 dni i wyeliminowało potrzebę kupowania zdjęć na stokach. 80% treści copywriterskich w Klarnie tworzy AI za pomocą wewnętrznego narzędzia Copy Assistant. W dziale marketingu działa kilkanaście projektów AI, a w całej firmie ponad 100. Dyrektor marketingu David Sandsturm podkreśla, że AI pomogła firmie być bardziej efektywną, zwinną i responsywną na potrzeby klientów. Aż 87% z 5000 pracowników Klarny używa AI na co dzień. Klarna ma 37 milionów użytkowników w USA. Szykuje się do pierwszej oferty publicznej w tym roku, celując w wycenę około $20 miliardów. Firma odnotowała pierwszy zysk kwartalny od 4 lat i stawia na dalszy rozwój w USA. Według OpenAI Klarna jest w czołówce firm efektywnie wdrażających AI u siebie w praktyce. To był Brandbook in Brief od Voice House i agencji Kuźniar Media. Źródła informacji znajdziesz w opisie odcinka podcastu i na stronie voicehouse.co. Ściągnij aplikację Voice House Club. To pomaga nam budować sieć profesjonalnych podcastów.